Z Bazyleą na 4 przegrywacie 4. Czy też, to można by było odnieść wrażenie, że to jest za wysokie progi, rywal nie wiadomo z jakiej półki. Nie, chyba tak się nie wyglądało, że rywal z jakiej półki. Może z taką drużyną jak Bazyl stwarza się 4 dogodne sytuacje i nie strzela żadnej, no to ciężko jest wygrać. Ostatni mecz to taki też czas na taką podsumowanie tych rozgrywek, jeśli chodzi o Ligę Europy. Tak na gorąco. Na gorąco można było grać więcej na pewno. Ale gdzieś, gdzieś ta nasza forma nie była taka, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli i w Lidze, i w Lidze Europy. Pierwsze mecze były dobre nasze wykonane i szkoda, że tak późno zaczęliśmy w końcu grać lepiej. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli kolejnych 5 lat czekać na Ligę Europy. Jeśli chodzi o te szanse, twoim zdaniem, gdzie zaprzepaściliście już w dzisiejszym meczu, czy to jednak może na przykład można było coś z Portugalczykami więcej ugrać? Nie, na pewno w tym meczu z Portugalczykami można było coś więcej ugrać i u siebie, i tam myślę, że mogliśmy zdobyć trochę więcej punktów. Te mecze w Lidze Europy, faktycznie trener mówi, ogromny bagaż doświadczeń, wy też to tak odbieracie? No na pewno, no. Wszyscy piłkarze super wyszkoleni, widać, grają piłką. Cały czas na pewno dużo doświadczenia, można patrzeć jak szybko operują piłką, także myślę, że obyśmy jak najczęściej grali w takich rozrywkach. Też tak można porównać, kto na tobie większe jednak wrażenie zrobił, Fiorentina czy Bazylea? Chyba Bazylea. Tak jednak? Jednak chyba Bazylea. No, tak jak grali piłką, to dużo lepiej, tak mi się wydaje, z moich perspektyw.